Rządu nie jestem zadowolona. Jaki powód? Nic nie robi dobrze. Wszystko robi źle. Wszystko. Pod każdym względem. Pod każdym względem. A że pieniądze daje, jak pani to cenia ludziom? Ile kosztuje papier toaletowy? Najniższa cena to kosztuje 12 zł. Rozdawnictwa nie, to pracować. No. Ja nie dostałam praktycznie nic. Nie jestem za tym, dlatego że ludzie są nauczeni tego, aby dawać. Natomiast nikt nie myśli o tym, żeby zapracować na to, żeby było. Poza tym... Co, pracę lepiej dać ludziom, czy coś, zamiast ich rozdawnictwa, to pieniądze dać ludziom, znaczy pracę dać? Zamiast rozdawnictwa nie, to pracować. No. Praca, prezes, PiS, jak sobie radzi, Kaczyński. Jest pani zadowolona z prezesa? Ja na temat pana Kaczyńskiego wolałabym nie rozmawiać. Ale powinien być dalej w polityce, czy emerytura? Bo ja, dla mnie Kaczyński to jest osoba, która nie powinna rządzić. Dlaczego? Dlaczego nie powinien rządzić Kaczyński? Dlatego, że wykorzystuje ludzi. W jaki sposób? Z jednej kieszeni zabiera, z drugiej daje. Dużo osób myśli, że właśnie te 13, 14 daje Duda, czy Kaczyński, czy Morawiecki. Ja nie dostałam praktycznie nic. Dlaczego? Dlatego, że ja nie mieszczę się w limicie. No tak. Moja pensja. 14 pani nie dostała? 13 tylko dostałam, a 14 dostałam 500 zł. Co zamiast tego pani by wolała dla seniorów? Co powinno być zamiast tych 13? W innej formie ta emerytura wyższa, no. Cała. Tak. No nie. Ja może dostać ten, który naprawdę nie ma. Ludzie, którzy nie mogą pracować ze względu na to, że są niepełnosprawni, takim ludziom... A 500 plus też tak dawać tylko tym, co na przykład chorzy? 500 plus, nie, 500 plus mogą brać wszyscy, bo tak, wszyscy, tak. Jestem zbulwersowana kwotą, jaka w tej chwili jest, ile kosztuje papier toaletowy. Ile kosztuje papier? Papier, najniższa cena to kosztuje 12 zł. 12 zł, a wcześniej, rok temu, dwa lata temu, ile kosztowało? 4 złote. 3 razy tyle, papier toaletowy, tak? Tak. Skąd się wzięła ta drożyzna? Przez kogo? Kto ma wpływ na tą inflację, tą drożyznę? Rząd. Czyli pani i tak dalej, pytam do internetu. Czy jest drogo dla pani? Dla mnie bardzo drogo. Tak? Czy ile emerytury za ile lat pracy? Wystarczy na wszystko, jak to wygląda. Mam podać, ile mam emerytury? No tak, czy wystarczy na wszystko? W granicach 3000. 3000, no to i tak dobrze. Niektórzy mają po 1200, co mają zrobić? Co pani by im radziła w tych czasach? Ktoś sam ma 1200, 1300, 1400, są tacy. No cóż, no... Jak oszczędzać można, no? Oszczędzać, no trzeba oszczędzać, nie wydawać pieniędzy tak jak się chce, tylko no niestety, ale trzeba się wstrzymać przed pewnymi... Na czym można oszczędzić?